Ethereum i Alty ponownie pod presją. Bitcoin na rozdrożu. Dzisiaj dla Was omówienie aktualnej sytuacji na rynku krypto na przykładzie Bitcoina, Ethereum i Solany. Zapraszam serdecznie. Ja mam na imię Rafał, Gambit Tradera. Pamiętajcie, nic co mówię nie jest dla Was poradą inwestycyjną. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Dajcie łapkę pod tym filmem, skomentujcie co Was interesuje i dołączajcie do społeczności Gambit Tradera. Link do naszej społeczności znajdziecie w opisie tego filmu. Wracając już do tematu dzisiejszego nagrania, co to znaczy, że Ethereum i Alty znowu są pod presją? Patrzymy w tej chwili na wykres dominacji Bitcoina i już od jakiegoś czasu mówimy sobie, że w tej przestrzeni rozegra się sytuacja na rynku kryptowalut i jeżeli ten wykres znowu będzie podążał w górę, to albo Bitcoin będzie rósł dużo mocniej od altów, albo będzie rynek krypto spadał, a jak wszystko spada, to Bitcoin spada najbardziej i tutaj mieliśmy już jakieś przesłanki ku temu, że być może ten wykres się wyłamie dołem z tego range'u, z tego obszaru, ale niestety, albo stety, to zależy jak na to patrzeć, wykres wyszedł górą, co oznacza, że ja na ten moment alty odstawiam na bok. Oczywiście nie tradingowo, bo tradingowo zawsze możemy alty analizować, możemy handlować, natomiast inwestycyjnie długoterminowo jeszcze poczekam na rozwój sytuacji. Nie jest to moment dla altcoinów i za chwilę popatrzymy na Ethereum, na Solana, jak one sobie radzą, ale oczywiście najpierw zaczniemy od Bitcoina. Jeszcze zanim do Bitcoina przypomniałem sobie, że mamy jeszcze przecież wykres Ethereum do Bitcoina i to tylko potwierdza to, co Wam powiedziałem przed chwilą. Wykres Ethereum do Bitcoina wciąż w trendzie spadkowym. Oczekiwaliśmy po pierwsze w tym miejscu, po drugie być może po tej świecy, która zapowiadała, że wybijemy ten wierzchołek, że być może Ethereum wybije się z tego długiego trendu spadkowego i pokaże swoją siłę, a co miało wspierać oczywiście wprowadzenie ETF-ów na Ethereum. Czy to wprowadzenie spowodowało duży wzrost ceny? Za chwilkę Wam pokażę. Jednakże ten wykres wciąż pokazuje, że Bitcoin w tej chwili góruje nad Ethereum i nad altami. Gdzie w związku z tym jest dzisiaj Bitcoin? I popatrzmy najpierw z interwału jednodniowego. Powiedziałem też, że Bitcoin jest na rozdrożu. Co to oznacza? No, ten wykres, to spojrzenie z dużego interwału trochę nam już podpowiada. Podpowiada nam, że ten lokalny trend spadkowy, który nieprzerwanie trwa od 13 marca, czy w zasadzie od połowy marca, ten trend spadkowy trwa. I dopóki nie wybijemy tego wierzchołka, to ten trend jest kontynuowany i należałoby się powoli zacząć zastanawiać, czy to miejsce nie jest już przypadkiem miejscem do tego, żeby tutaj przyłączać się do shortów i szukać wybicia po raz kolejny ostatniego dołka. O tym w szczegółach jeszcze może za chwilę na niższym interwale. Patrząc jeszcze jednak z dużego interwału, przypominam, że ten mój kanał równoległy, który tutaj od początku był taki poglądowy tylko, wciąż dobrze działa. Tu mieliśmy odbicie z dolnej krawędzi. Tutaj widzimy, że cena raz do górnej krawędzi uderzyła, po raz drugi uderzyła górną krawędź i ta cena ponad tą krawędzią nie potrafi się zamknąć. Ja bym tutaj jakoś specjalnie się nie przykładał do tego, czy tutaj się pół świecy wyżej, pół niżej zamknęło, ponieważ pamiętajcie, że ten kanał jest narysowany poglądowo. Jednakże dopiero gdyby wiele świec się zamknęło powyżej tego kanału, uznałbym, że jest wybity górą. Na razie tak się nie wydarzyło. A na rozdrożu z drugiej strony, ponieważ lokalny trend od tej krawędzi, za chwilę też go sobie zobaczymy na niższym interwale, on wciąż trwa, on idzie mniej więcej w ten sposób i póki co nie jest jeszcze złamany. Zaraz też popatrzymy sobie, jakie tam się rysują strefy i czy w tej chwili honorować w górę, czy w dół. Ja patrzę w tej chwili jeszcze na ten wykres prowzrostowo i może zacznijmy od tego scenariusza na interwale 4-godzinowym. Pamiętajcie, że my w grupie i handlujemy sobie to do góry już od jakiegoś czasu. Ta pozycja, która tutaj pięknie udało się ustrzelić, po drodze było jeszcze kilka innych, ale ta główna pozycja, ona już jest w 80-90% zrealizowana. To, co zostało, czeka na ewentualne jeszcze nowe wierzchołki, a jeżeli dostaniemy tutaj sygnał na przełamanie, prawdopodobnie będzie całkowicie zamykana. Co natomiast tu się wydarzyło i co jeszcze próbujemy handlować? Nie było mnie z Wami chyba za 2 tygodnie, ale jak Was zostawiałem, tutaj była taka niebieska strefa i jak widać strefa zadziałała perfekcyjnie. Odtwórzcie sobie poprzednie filmy, ona tutaj była. I teraz to nam pokazuje, że ten impuls pięciofalowy 1, 2, 3, 4 i 5, on się dokonał. Co nam jeszcze mówi? Mówi nam też to, że te impulsy w górę, one są w porządku, one można powiedzieć są jeszcze jakoś w miarę dynamiczne, natomiast korekty do tych impulsów są już bardzo głębokie i ta pierwsza korekta, ona zjechała tutaj już bardzo blisko tego dołka, ta druga korekta, w której się znajdujemy, również zbliża się do tego poprzedniego dołka bardzo blisko, co może sugerować, iż tutaj powoli zbiera się do jakiejś głębszej korekty. Jeżeli popatrzymy na to Elliotowo, no to po takim 5-falowym impulsie powinniśmy dostać jakąś korektę wyższego rzędu i ta korekta wyższego rzędu mogłaby dojechać do stref mniej więcej od 61 680 700 dolarów do około 58 900 i to jest taka szeroka strefa, gdzie ja bym szukał zakończenia korekty wyższego rzędu. To mogłaby być korekta prosta ABC, tak jak ją sobie tutaj gdzieś oznaczyłem i w takiej sytuacji ja nawet bym oczekiwał, że zaliczymy ten poziom 59 783 około, bo to jest poziom, który raz schodzi się ze strefą korekcyjną, dwa strefą tutaj podwyższonej płynności z tych order bloków tutaj na samym początku tego ruchu. I teraz jak można by było podejść dalej do handlu tego? Wciąż trend wzrostowy tutaj mamy zachowany. On szedł mniej więcej tak i mamy, póki nie wybijamy tego wierzchołka, tego dołka trwale, czyli jakaś świeca z dużego interwału 4 godziny, 1 dzień, zamyka się trwale pod tymi dołkami i wtedy możemy uznać, że to jest trwałe wybicie. Dopóki te dołki nie są przebite, możemy próbować doszukiwać się tutaj sygnałów na to, aby przynajmniej handlować to na odreagowanie. Odreagowanie mniej więcej do poziomów 67 tysięcy, za chwilkę Wam tu pokażę, to jest taka strefka na shorta i później dalej już próbować szukać shorta do tych stref niższych, ewentualnie tutaj jeszcze obserwować, zastanawiać się, czy ten wykres, ta cena nie ma ochoty wybić jeszcze tych wierzchołków i zrobić tutaj jakiś inny rodzaj korekty, na przykład korektę pędzącą. Pędzącą raczej nie, być może nieregularną, tak? Czyli wybijamy ten wierzchołek, a później schodzimy jeszcze głęboko. To wszystko jest przed nami, dopóki się to nie wydarzy, to ja bym raczej obserwował te rejony. A tutaj jeszcze tylko szybciutko przypomnę, mamy z tych dołków płynność i mamy poziomy 382, 414 dla całego tego impulsu wzrostowego, gdzie to jest pierwszy poziom do zaliczenia dla korekty, płytki poziom dla korekty prostej, który mógłby nam się tutaj rozwinąć. Ja bym tak na to spoglądał, dlatego tutaj szukamy jakiegoś sygnału prowzrostowego. Z drugiej jednak strony, jak już się tak zastanowimy i będziemy chcieli szukać miejsca na dołączenie do shortów, wrócę jeszcze tylko na momencik do interwału jednodniowego. Gdybyśmy jednak zauważyli, a co możemy zauważyć już teraz? Po pierwsze, no krawędź mojego kanału, oczywiście tak. Po drugie, tutaj były strefy płynnościowe, długa dosyć wymiana zleceń i widać, że póki co te wierzchołki zostały obronione. Możecie również zauważyć, że te dwa wierzchołki, one są niemalże na tym samym poziomie, więc tutaj może być taka sytuacja, w której najpierw wybijemy te wierzchołki. To być może mogła być ta korekta nieregularna, o której Wam powiedziałem, która zrobi coś takiego. Tego jeszcze nie przesądzam, dlatego najpierw tutaj patrzymy na jakieś pozycje długie. Wracając, no tak, te wierzchołki mogą być jeszcze wybite, ale póki co ta strefa trzyma i zauważcie, na interwale jednodniowym powyżej tego wierzchołka zostały tylko jeden i drugi knot. Tutaj weszło dosyć sporo zleceń sprzedaży, co doprowadziło cenę ostatecznie aż do tego miejsca takimi raz, dwa, trzy, czterema mocno spadkowymi czerwonymi świecami. Więc to też może już być jakaś oznaka tego, że czeka nas głębsza korekta. Czy ta głębsza korekta będzie taka bardzo mocna, impulsowa i od razu nas wyciągnie gdzieś tam mocno w dół, tego Wam nie powiem. Natomiast wracając jeszcze do tego scenariusza, który Wam przedtem przedstawiłem prof wzrostowego. Jeżeli okazałoby się, że faktycznie stąd dostaniemy powrót mniej więcej w te rejony 66800, to ta żółta strefa, jeżeli tu się pojawi sygnał prospadkowy, ja również będę tutaj szukał jakiejś pozycji krótkiej w pierwszej kolejności do tych poziomów, aby tutaj zakończyć strukturę korekcyjną. W drugiej kolejności, biorąc pod uwagę też scenariusz taki, że jednak już z tego miejsca możemy próbować handlować po nowy, lokalny dołek. I takie to rozdroże widzę dzisiaj na wykresie Bitcoina, więc z jednej strony trwający lokalny ruch wzrostowy, który jeszcze nie został złamany, z drugiej strony z większego interwału trwający trend spadkowy, który można już się tutaj zapatrywać na to, jakby chciał kontynuować spadki. Tak wygląda Bitcoin. Popatrzmy szybciutko na Ethereum. Ethereum, które po zatwierdzeniu ETF-ów na spotowy Ethereum miało szansę na to, żeby wybić się ponad Bitcoina nawet, tak, żeby dać inwestorom szansę na to, żeby przerzucili chociaż trochę swoich środków z Bitcoina do Ethereum, czy też może z innych altów do Ethereum. I mam tutaj dla Was podsumowanie tego, jak w ostatnich dniach napływały środki do ETF-ów na Ethereum i no nie wygląda to jakoś super atrakcyjnie. To znaczy widzimy tutaj, że przez ostatnich kilka dni net flow, czyli ogólny napływ czy też odpływ z tych ETF-ów był ujemny. I działo się tak przez kilka dni, dopiero 30, 2 dni wcześniej mieliśmy pozytywny net flow i znowu wczoraj ujemny. I w rozbiciu na ETF-y widzimy, że głównie przyczyną tego jest Ethereum i to jest trust na Ethereum od Grayscale'a, który to w zasadzie wydaje się, że jego emitent przeznaczył go do likwidacji, bo wiemy, że Grayscale ma również drugi ETF na Ethereum. Zauważcie, tu u góry mamy ETH Grayscale, ETHE również Grayscale. ETHE to jest ten stary trust, który został skonwertowany, a ETH Grayscale to jest nowy, który oni w tej chwili chcą utrzymywać. I opłaty na tym pierwszym są tak wysokie, że zmuszają tych, którzy mają tam swoje środki, do tego, żeby się z niego migrować. To moim zdaniem jest akcja z premedytacją, ale tutaj patrząc na te wykresy widzimy, że sprzedaż Ethereum z tego pierwszego ETF-a nie jest wykupowana przez wszystkie inne. I tutaj po prawej stronie widzimy net flow, czyli to że w ciągu dnia mamy jednak wypływy z tych ETF-ów i o ogólnym rozrachunku raczej pieniążki z tych ETF-ów wypływają. Wróćmy zatem do wykresu Ethereum. Co my widzimy na tym wykresie? Ethereum jeszcze utrzymuje trend lokalny wzrostowy, tak? Tutaj mówiliśmy sobie o tym nieraz, że odbiliśmy się z dobrego miejsca. Były zakusy ku temu, żeby wybijać te wierzchołki. Przybicie tego już było złamaniem tego lokalnego trendu spadkowego, ale dostaliśmy naprawdę ogromną, bardzo głęboką korektę, która to zatrzymała się w okolicy tych dołków. I z jednej strony ok, zatrzymało się, dostaliśmy impuls, który zapowiadał się dosyć dobrze, ale niestety nie wybiliśmy strefy, która jest tutaj oznaczona trwale. Wybiliśmy poziom 3521 czy 520 czy 530 dolarów około, ale trwale śmiece się tutaj nie zamknęły i dostaliśmy znowu spadek z tej wyznaczonej strefy. Nie oznacza to jeszcze, że stąd już będziemy pogłębiać spadki, natomiast w ogólnym rozrachunku, jak patrzymy sobie na wykres Ethereum do Bitcoina, patrzymy sobie na wykres dominacji Bitcoina, wydawać by się mogło, jak porównamy sobie ogólnie te wykresy, gdzie jest dzisiaj Ethereum, gdzie Bitcoin, wydawać by się mogło, że Ethereum nie ma na ten moment siły, żeby próbować wybijać swoje poprzednie wierzchołki i ja bym raczej się tutaj zapatrywał na to, że jeżeli wybijemy ten dołek, dostaniemy tutaj jakiś powrót, to na tym powrocie szukałbym dołączenia do spadków. Być może, jeżeli tutaj, tu gdzie się w tej chwili znajdujemy, bo strefa różowa tutaj, ona jest strefą popytową, można by było z niej dostać jakiś fajny impuls. Jeżeli jednak tego dołka nie wybijemy, a tutaj zbliżymy się i być może nawet wybijemy ten wierzchołek, to na jakimś powrocie można spróbować tutaj szukać jakiejś pozycji długiej. W tej chwili Wrócę jeszcze raz do tego, co mówiłem na początku. Wykres dominacji Bitcoina pokazuje mi, żeby głównie patrzeć na Bitcoina, a Ethereum analizuje również dla Was zawsze, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się na tym rynku dzieje. I na koniec na dzisiaj chciałem Wam pokazać jeszcze jednego alta, to jest Solana. W ramach swoich ostatnich analiz, które dla Was robię, czyli staram się pokazywać jakiegoś altcoina, który długoterminowo chciałbym inwestycyjnie również handlować, więc te analizy, które Wam pokazuję, one są z interwałów wysokich, na przykład interwału tygodniowego. I co my tutaj widzimy ogólnie na wykresie Solany? To jest wykres perpetual, ale wykres spotowy jest bardzo podobny. Zresztą patrzymy na duże interwały, więc po pojedyncze dolary nie będziemy się kłócić. Mieliśmy ogromny impuls wzrostowy, następnie jeszcze bardziej spektakularną korektę, niemalże do początków tego wykresu, po czym równie okazały impuls wzrostowy, który przebił ten wierzchołek, który był takim najbardziej widocznym z daleka wierzchołkiem, którego przebicie mogłoby wskazywać na to, że ten lokalny trend spadkowy, ta korekta już dobiegła końca. I teraz co dalej na tym wykresie szukam? Szukam struktury korekcyjnej i struktura, która mogłaby się tu wyrysować, to była struktura korekty płaskiej, której zakończenie może nastąpić w dwóch miejscach, na pewno może nastąpić więcej, ale są dwa takie, które dla mnie są najbardziej interesujące. Pierwsze z tych miejsc to jest cena około $130 i to miejsce zostało tutaj zaliczone. Więc z jednej strony można by było zakładać, że korekta A, B, C tutaj już miała swoje zakończenie. Potwierdzać mogłoby to, że tutaj zostały na tygodniowych interwałach takie ładne knoty i cena stąd podążyła ku górze, wróciła, przetestowała to miejsce i jeszcze raz podążyła ku górze. Lepsze jednak miejsce na zakończenie tej korekty byłoby to miejsce w okolicach $100. No tutaj mamy nawet taką psychologiczną cenę $100 do mniej więcej $87–88, co wypada głęboko w tej strefie ostatniego dużego order bloka, którego mamy tutaj w tym impulsie wzrostowym. I to by było lepsze miejsce dla mnie na to, żeby Solanę kupować inwestycyjnie. Jeżeli tylko tutaj cena się pojawi, ja będę na to gotowy. Czy zatem cena się tutaj pojawi, albo inaczej, co jeżeli się tutaj nie pojawi? Patrzymy jeszcze na to, co się dzieje tutaj już bardzo lokalnie. Czyli po zaliczeniu tego poziomu, to był najniższy dołek tutaj bardzo lokalnie, dostaliśmy impuls, korektę i teraz zauważcie, dostaliśmy tutaj dwie takie ciekawe sytuacje. Pierwsza to jest ta strefa utworzona z tak zwanego tutaj range'u, czyli obszaru takich kilku świec, to jest, pamiętajcie, interwał tygodniowy, że to jest prawie miesiąc czasu, gdzie cena przebywała przez miesiąc w takich podobnych okolicach i w końcu cena wybiła się górą. Bardzo podobnie mamy tutaj, w tym miejscu, czyli pierwsza przeogromna zielona oczywiście, później tutaj jakaś spadkowa czerwona, znowu zielona, spadkowa czerwona i wybiliśmy się dołem, czyli bardzo analogiczne dwie sytuacje tutaj się wydarzyły, z czego z jednej wyszliśmy dołem, z drugiej wyszliśmy górą. Natomiast uwaga, tutaj cena w tej chwili w dół odbiła się z płynności utworzonej przez te 4 czy też przez te 4 tygodnie. Co ja bym tutaj chciał teraz zobaczyć, ewentualnie co skłoniłoby mnie do jakiegoś handlu spotowego na Solanie? Po pierwsze chciałbym cenę zobaczyć w strefie od $153 do około $140, a tak naprawdę najlepiej gdyby ona zaliczyła 147, a nie te 153. Czyli tutaj od 147 do około 140, może nawet niżej do $130. W tym obszarze, jeżeli dostanę sygnał, pamiętajcie, to jest interwał tygodniowy, więc ten sygnał dobrze by było, żeby był na interwale przynajmniej jednodniowym. Jeżeli dostanę sygnał, tutaj już będę rozważał zakupy spotowe, które to, uwaga, będę zabezpieczał stop lossami na wypadek, gdyby cena wróciła jeszcze raz w to miejsce. Tutaj ponownie szukałbym jakiegoś wejścia spotowego. Więc tak wygląda dla mnie Solana. Mam nadzieję, że ta analiza Wam się do czegoś przyda, że podejmiecie świadome i rozsądne decyzje w swoim handlu, a ja jeszcze raz zapraszam Was do grupy Gambit Tradera. Dziękuję Wam za dzisiaj. Link do grupy, do naszej społeczności znajdziecie w opisie tego filmu. Dajcie jeszcze raz łapkę pod tym filmem, dołączajcie do nas, żeby nie przegapić tych i innych okazji handlowych. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia.